20 listopada wspominamy błogosławioną Marię Fortunatę Witti, zakonnicę. Anna Felicja, gdyż takie imiona otrzymała na chrzcie, urodziła się 10 lutego 1827 roku w miasteczku Veroli, około 90 km na południe od Rzymu. Jej ojciec był bogatym właścicielem ziemskim, ale też namiętnym hazardzistą i alkoholikiem, co doprowadziło rodzinę do ruiny i biedy. Matka Anny zmarła, kiedy dziewczynka miała 14 lat, przez co to ona musiała zastąpić matkę wobec ośmiorga młodszego rodzeństwa. Podjęła ciężką pracę, a ponadto musiała znosić awantury ojca. Mimo to okazywała mu szacunek i dbała o to, by rodzeństwo też go szanowało. Pracowała w charakterze pokojówki, by zdobyć jakiekolwiek środki na utrzymanie rodziny. W końcu w wieku 24 lat wstąpiła do zakonu sióstr benedyktynek w rodzinnym mieście, przyjmując imiona Maria Fortunata. Miała jasno określony cel, wstąpiła do zakonu, by zostać świętą. Była analfabetką, a w klasztorze przez ponad 70 lat pracowała jako prządka, szwaczka i praczka. Wykonywała bardzo proste prace, ale zawsze z wielką miłością i najlepiej jak potrafiła. Czas w klasztorze dzieliła na pracę i modlitwę. Wiele lat w czasie modlitwy doświadczała trudności i oschłości, ale nigdy się nie zniechęcała i nie zaniedbywała. Szczególnie czciła Eucharystię. Była cicha, skromna, prosta, zawsze pogodna i nie zwracała na siebie uwagi. Dużo troski wkładała w to, by żyć zgodnie z regułą zakonną. Pod koniec życia Maria straciła wzrok i słuch. Reumatyzm przykuł ją do łóżka. Zmarła 20 listopada 1922 roku w klasztorze w Veroli w wieku 95 lat. Została beatyfikowana 8 października 1967 roku. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.